górnym lewym rogu w kolorze, nie, w kolorze czerwonym Fiant. To jest 16-letni Szwed z Timu Rotterdama. Młody zawodnik, bardzo trzeba przyznać. A z drugiej strony... Geralt niebieski, jest on protosem. Dobrze. No i sobie gra. I sobie gra, tak jest. Mateusz Budziak, a ze mną Agata. Tak. Wafata. Wafata. Przybyła tutaj z Elazerem, dopinguje go tak bardzo. Ze wszystkimi przybyłam. Tak jest, z nami też busem. Doskonale, wszystkich nas wspierasz mocno. Tak, ciebie zwłaszcza. No ale zawodnicy tutaj mają nieco cięższe zadanie niż ja, bo ta transmisja i tak się odbędzie. Nieważne w jakiej formie, a zawodnicy muszą no jednak coś tam z siebie wykrzesać i zagrać dobrego. Nie wiem jak tam trenowanko, ale mam nadzieję, że coś tam minimalnie przygotowali. Geralt jeszcze chwilę temu mnie pytał o jakiegoś builda, o jakąś taktykę, jakiś pomysł sprytny. Ja szczerze mówiąc nie mam jakiegoś super pomysłu, jak zagra po prostu normalnie, chociaż Geralt to chyba szukał czegoś śmiesznego do zagrania. Oho, faktycznie niebezpiecznie blisko tego, ale nie idźmy może w tę stronę. Nie idźmy, nie pytajmy tego nawet. Nie, zdecydowanie nie. Dobra. No to będzie na razie dość zwykłe otwarcie. Niedawno Fiant w ogóle zagrał z Geraltem i nawet udało mu się zagrać, znaczy Fiantowi udało się wygrać jedną mapę, pozostałe dwie wygrał Geralt i tam jakieś bardzo dziwne rzeczy się działy. No ale na szczęście to Mateusz zwyciężył, no i oby teraz się nie pomylił, bo Fiant, z tego co pamiętam, dzisiaj też urwał jakąś mapę, chyba całego pojedynku nie był w stanie wygrać, jeszcze tylko sobie tutaj szybko przypomnę. Fiant wygrał jedną mapę, ze Skillowsem, wow. To jest w ogóle zaskoczenie, i z Triggerem też? Okej. Wow. No właśnie, to jest imponujące. Ale chyba Geralt da radę, nie? Poradzi sobie. No powinien, jakby dla mnie to powinno być 2-0 i to wiesz, no, grając prawie jedną ręką. Dobra. Jakie twoje ulubione taktyki Zerga na Protosa, bo to chyba widziałaś u Elazera parę razy. Czy jest coś, co szczególnie lubisz oglądać, czy po prostu im krócej, tym lepiej? Ty mi nie pytaj takie rzeczy teraz. Rozumiem. To będzie inny komentarz, widzę. Nie no, myślę, że... No... No tak, no. Zgadzam się. Jakie lubisz taktyki, tak? Tak. Robo Facility zagrane przez Mateusza. Rzadkie to otwarcie wśród Protosów, no bo to będzie zapewne jakiś Kolos albo Disruptor. O, i widzę, że tam jakiś agresor się Francuzom odpalił. No. Ale bo oni pokazują chyba ten... A nie, co oni komentują, jak oni siedzą na kanapie tam na Kingfeedzie, to się nic nie dzieje. Dokładnie. Chyba to łowienie... A, bo tam łowienie tych rybek z basenu miało miejsce. Nawet nie wiem, co tam jest do końca do wyłowienia. No dobra, na razie... O, po Stalkerze z Sentry, to też troszeczkę rzadki wybór, bardziej pod zwiat gra Geralt. No i jeszcze pierwsza była Adeptka. Okej, okay, coś Geralt mówił mi, że dziwnego wykombinował. Gdzie jest ta Adeptka? Ach, tutaj sprytnie z góry będzie atakować drony w trzeciej bazie. Już jedno udało się wyciągnąć. Widać, że Szwed troszeczkę zamroczony, bo w ogóle zero reakcji. No i może jakaś roszada za chwileczkę. No dobra, no to mamy... Ej, serio? Ej, to jest chwila. No, po dwie proby tylko na asymilatorach. Coś mi to przypomina, jak Astra kiedyś grał w taki podobny sposób. Co? Ty, co? A nie, co? Ej, ta adeptka padła w tym miejscu? Od czego? Magia. Ej, chwila. Replay. Ej, to ja pierwszy raz w życiu chyba widziałem. Dlaczego adeptka po przeteleportowaniu w to miejsce padła od czegoś? To nie był fang... Replay, panie. Ej, to mi się nie przewidziało chyba, nie? Chyba nie. Ta adeptka padła i ona padła w tym miejscu. Od czego, ja się pytam? No? Agata analiza. Kowalski analiza. Ej, co to było? Ja nie mam pojęcia, pierwszy raz coś takiego widziałem. To jest jakaś aluzja, żebym poszła? Nie. Ej, to było naprawdę mega dziwne. Nie wiem w sumie, co się stało. Zupełnie. Jakby coś StarCraft się zepsuł. Ale czemu? Drona, Zergling? Nie mam pojęcia. Ale ona rzeczywiście padła? No tak, ale w tym miejscu, no bo on zrobił recall i ona tutaj chwilę postała i padła od czegoś, ale nie ma rzeczy zadającej tak obrażenia w StarCraftie z opóźnieniem. Chyba, że jakiś fangal, nie wiem. Strzał od Queena może doleciał przez całą mapę. Co? No ale on nie powinien... Okej. Kiedyś to widziałem w StarCraftie, jak coś tak poleciało daleki, albo na przykład interceptor przez całą mapę leciał i zadał jakieś obrażenia. To było mega dziwne. Coś, musimy to zobaczyć, tak, sprawdzimy to sobie w tej trzeciej minucie. To było mega dziwne. Jakiś skandal. Mateusz się wbija do bazy Fianta. Nie jest to najlepszy atak, bo te adeptki nie mają ulepszenia, więc wystarczy trochę zerglingów, trochę królowych i jak widać łatwiutko. O, ale chwileczkę, bo są sentry. Geralt mi pisał, że chce to zagrać, ale jeszcze z kanonami taki właśnie, takie zagranie. Okej, okay, no czyli w taki sposób chce, no może trochę upokorzyć
Szweda za potop. Ale nie wiem, czy to się uda. Nie no, Force Fieldów jeszcze ma troszeczkę, chyba jeszcze ze dwa. No dokładnie, jeszcze dwa Force Fieldy, więc przynajmniej 30... Oha, 30 sekund, już haczerka pada. No i mięciutko. W razie czego można nie uciec recallem. No, a nie, już ma recalla, dobra, już się odnowiło. No to super, no to bawimy się, zabawa. Ciężko będzie to zepsuć Geraltowi. Jest mega, mega dobrze. Dobra. Zeloty atakuje spawning pool, ale się zastanawiam w sumie, co jest najlepszą decyzją dla Geralta w tej sytuacji. Chyba faktycznie łapać kilka jednostek, ale też niszczyć te budynki technologiczne. Spawning pool i Roach Warren. No i teraz jeszcze jeden Force Field. Bardzo dobrze. Aż dziwne, że Fiant nie zagrał żadnego Ravagera, bo Ravagery mogą rozwalać Force Fieldy. Ale albo nie połączył kropek, albo nie wiem co. Albo nie miał gazu może przez chwilę, bo faktycznie to był chyba jego jedyny ekstraktor na tym etapie gry. No i poleciał Rico, także zajumał co chciał i uciekł do siebie polski zawodnik, a tu jeszcze lekko walczy o Roach Warren. No świetnie. Takich zagrywek się nie widzi zbyt często. Ale Geralt go chce chyba tak w ładnym stylu pod streama też ograć. Bawi się. No i teraz duża kontra Szweda. No ale właśnie potopu nie będzie, bo bardzo mało jednostek w tym momencie Fianta. Leciutko, adeptki uciekają, tutaj jeszcze oczywiście jakaś gonitwa. No i trzecią bazę. O! Nie anulował tego Geralt, czyli stracił całe 400 minerałów. To trochę błąd, dziwny błąd. Jeszcze adeptki wskoczyły, dwie drony zniszczone. Serio? Do końca mu zmęczy ten Roach Warren? No piękne rzeczy się dzieją. Zadziwiające w sumie, że dopuścił do tego Szwed, no ale duża strata. No i tutaj jeszcze adeptka oczywiście wyłączona, tutaj już normalnie padła. 5 dronek. No i klasa. Nexus numer 3 zagrany. Można jeszcze dla zwiadu pójść tą adeptką. No na razie nie powiedziałbym upokorzonym, ale mocno rozegrany Fiant. No i dobrze. Bardzo dobrze. Polska górą aktualnie. Wiadomo. Nie ma innego wyjścia. Jak najlepiej teraz wykończyć Zerga, ja się pytam. Ale słuchaj, Protoss da radę. No niewątpliwie mam aktualnie. Nadzieję. Nie no, z taką przewagą bardzo ciężko przegrać. Musiałby naprawdę... No w sumie nawet nie wiem, co zrobić Geralt, żeby to przegrać. Bardzo, bardzo jakiś duży, dziwny błąd. Jakiś brak atak... No musiałby się bardzo zagapić i nie atakować swoimi jednostkami przeciwnika. To może, może. No ale wiadomo, że taki błąd raczej się nie zdarzy, bo to się nie zdarza już teraz w tej erze StarCrafta. No tak. Coś dzikiego się dzieje znowu u Bagiet, ale oni czasami hypują nawet jak Overlord pada. I to jest to. Ten Overlord tak pęka od Stalkera. Niesamowite doznania. Dobra, 9 minuta. Geralt robi kolejne uderzenie. Tym razem już nawet z jednym Disruptorem, także jedna kula może jeszcze na sam koniec pociśnie Elazera i będzie fantastycznie. Wlatujemy, wlatujemy. Tutaj troszeczkę Stalkerów jeszcze dla pewności przyzywa Geralt. Może nie ma Blinka, ale ma za to Force Fieldy. No i będzie zaraz właśnie uderzenie na godzinie drugiej. Trochę tych zerglingów Fianta. Nice, dobra, jest uderzenie. Nie no, to jest taka proporcja, że... Chyba GG, nie? Dokładnie. GG moment tak zwany. No i super, Mateusz. No jednak Protoss, nie? Tak jest, tak jest. Może zrobić te koreańskie GG na koniec, nie wiem czy wiesz, tak, o czym mówię. Nie, chyba nie. No i super. GG! To już. Dobrze, Geralt. Tak jest, dobrze, ładne trzyma pizzę. Ale podoba mi się, że Mateusz spróbował takiego zagrania, gdzie no po prostu tak widać, że się trochę bawi, bo normalnie tak się nie gra, raczej nikt nie próbuje. Czy to dziewczyna Indiego? Aż mu to coś napisze. Nie, ta dziewczyna Razera. Tak? Widzę, Switch zrobił creep. Wszystkich dziewczyn, wszystkich. Czy na polskich graczy. No, Geralt pisze. Ty, ja nawet nie... Aha, nie sprawdziliśmy tej trzeciej minuty, ale my to sprawdzimy po tym meczu, bo ja nie chcę się, bo teraz będzie szybki start drugiej mapy i nie chcę, żeby nam gracze uciekli, bo sprawdzamy coś, ale w sumie to może aż tak szybko by nie zaczęli. Będę to pamiętać. Przypominajcie na czacie. Ja to zobaczyć muszę, bo tam był jakiś skandal. Spytam jeszcze Geralta. Jaki masz MMR, Agata? Najlepszy. To jest dobra odpowiedź. Jak to jest być dziewczyną polskich graczy? Ej, w ogóle nagle twój czat się zamienił w pytania do mnie. Ej, no bo słuchaj, jesteś nową osobą, no co, pytają cię. O mnie już wszystko wiedzą. No co? Co może ty? Prawie wszystko. Co się stało? Nice, dobra.
To miał być bezpieczny stream. No jest najlepszy. Słuchajcie, no mówię, Poreso, no to wiadomo, bezpieczny. Ej, Geralt dokładnie to samo zauważył, że adeptka padła w jego bazie. No. To był największy skandal od czasu PvT Patcha. O, piękne. Czyli mi się nie przewidziało, okej. Okay. Geralt chciał zrobić jeszcze kanony w bazie Szweda, ale niestety zrobił tam kryptomora, więc jak jest biomasa, to nie można na niej stawiać budynków protosem. Taka sytuacja. Gdzie mam marynarkę? W domu? Nie, na wyjazdach zazwyczaj nie mam. Tutaj by było raczej za gorąco w marynarce jeszcze siedzieć. No właśnie. Klimatyzacji tam, nie ma. Tam to dopiero jest w ogóle gorąco, no bo tam pewnie siedziałaś trochę, to już wiesz. No. Jeszcze ten koncert głośno, a tu jest klasa, tu jest klimatyzacja, więc dużo niektórzy... mężczyzn. niektórzy przychodzą. niektórzy przychodzą, żeby się to schłodzić w zasadzie. Tak, nawet się tak. Nie dziwię. Nie, tu jest przyjemne całkiem. Więc nie jest Gucci. Dobra, za chwileczkę lobby. Zaczynamy. Tak, tak. Mamy w prawym dolnym... Na różniku Geralta, naszego świetnego protosa polskiego. Ej, ty masz... Ja przepraszam bardzo. Ty masz... Ty coś z tobą jest nie tak. Ty mówiłaś, żeby Geralt uważał na proxy hacze i on robi proxy hacze. Magia. Ty ma... Ja co? Jestem medium. Ej, ale to jest trochę dziwne, nie? No, jakby... ej. Szwed ci się chyba z czegoś spowiadał. Fiant w górnym lewym rogu. Co jest? Skąd ona wiedziała? W sumie dobra mapa do tego, nie? Nie powiem. Ale... Ej, właśnie to jest ta mapa. Easter egg kolejny. Tak jest, to jest dokładnie ta mapa. Okej. Okay. Mateusz, pamiętam, że grał wcześniej na Solara i on sprawdził te lokalizacje i teraz robi dokładnie to samo, czyli wysyła swojego zwiadowcę tu, gdzie jest ten cały podstęp zaplanowany. No i świetnie, bo już wie, co się dzieje i już reaguje no, w sposób chyba jedyny słuszny, czyli robi zeloty, robi potencjalnie tutaj jakieś kanony, no bo Forge'a się robi też nie bez powodu. Także będzie Coco Jumbo i do przodu. I niestety nie uda się taktyka, którą planował Geralt. Serio? Straci probę? O, trochę słabo. Oj tam słowo. Ciekawie. Da radę. Słuchaj. Polak. Już wiesz. Polak potrafi. No powolutku formuje swoją barykadę i kanony. Takie śmieszne złote jakieś są rzeczy tutaj. Tak. No ale no widać. Złote minerały. Sobie obserwuję. Tak jest. Z tego co widzimy to dwa kursy, drony. Zabijesz. Nie no, bardzo próbujesz, ja to widzę. Dobra, no tutaj sobie wysłał, popatrzył. Oho. Ale no atakuje. No i niestety, ale chyba... Dla kogo to lepsze, dla kogo gorsze? Agata jeszcze nie jest zgodna sama ze sobą. No, niestety, chyba jednak gorsze dla naszego protosa. No, stracił kanona. Trochę szybko ten i nieprzyjemnie stracony kanon, ale jest pełna barykada, więc wystarczy, że w zasadzie... Ej, dobrze jest chyba już teraz. Tylko kanon dobrze jakby Zerglingi atakował i dokładnie zmienił cel z kanona, z królowej na Zerglingi. Geralt. Dobrze. Nie no, jest w miarę solidnie, przynajmniej póki co. Nie wiem jeszcze, jak się sytuacja rozwinie. Drugi kanon zaraz będzie gotowy. Nie no, chyba na razie przetrwał ciężki moment polski protos. Bardzo jest ważne to, że na wzniesieniu nie ma wizji. Nie wiem, czemu Overlord nie podleciał, może troszeczkę wcześniej. Fiant chyba tego nie ogarnął. Teraz nawet może przez chwilę kanon będzie mieć zasięg do Overlorda, czy nie? O, dokładnie, przez chwileczkę. To też jest ważne. Żeby minimalnie ten zasięg był. Oj, teraz Stalkerem też można atakować tego Spinecrawlera, bo jeszcze Spinecrawler nie widzi. O, teraz już widzi Stalkera. Uciekamy, dobrze, jest mikro. W miarę solidnie. Pytanie, jaka technologia dalej, czy może już Nexusa, ale tak naprawdę trzeba się tylko bronić, bo Szwed nie zbiera za bardzo surowców. No może... A, on dorabia drony w tym momencie. To ciekawe. Próbuję. Kanony będą dalej aktywne, nawet po zniszczeniu pylona. Zerglingi nie wbiegną od góry. Co ciekawe, Lingi dalej są bez ulepszenia do prędkości, więc dość mocno polega na tych Spinecrawlerach. O, wow. Serio tego pylonu teraz nie można atakować? No zaraz podsunie pewnie swoją wieżyczkę Fiant. O, i dobrze. Tutaj trzeba wycofywać, trzeba mikrować tymi Stalkerami i pewnie zostanie, no, odpędzony. Za wiele zrobić się nie da. Królowa też ledwo zipie. Jeden punkt zdrowia na niej jedynie. Prawie się zagapił Fiant i stracił. No i Geralt już się czuje na tyle komfortowo, że gra Nexusa. Druga baza. Dobra robota. O, znowu Stalker. Troszeczkę bliski, żeby się przekręcić. No i teraz ciekawi mnie właśnie... O. Ja się wracam do tego, co miałem powiedzieć, ale taktyka Fianta trochę nas wybiła z rytmu. Mianowicie Geralt planował zagrać odwróconego Dark Templar dropa, czyli najpierw robimy Disruptory, a potem Dark Templar dropa i potem jeszcze jakiś atak chyba. Coś takiego wykombinował na kolanie w tej przerwie krótkiej między mapami. Tak się nie gra, nie? Ale zabawa, bawimy się. No wiadomo, no.
coś brzmi odwrocony, to już na pewno będzie to super build. No i też jak się robi takie rzeczy, to potem przez resztę turnieju nie wiadomo, co ten człowiek wymyśli. Chowa taktyki na lana. Czy gramy makro? No w sumie tak trochę to wygląda. Jakby dłuższa gra się na razie zapowiadała. Spore crawler. Jaki dalszy krok z pozycji Zerga, ja się pytam? No, Zerg, jak widać, tutaj próbuje nadal wejść do bazy. No, ale te próby są daremne. Daremne. O, i nawet złapał coś Geralt, to w sumie dobre force fieldy, dobrze. No tak. Publika jest pod wrażeniem. No i tak, zdecydowanie. Doskonale. Robobay zagrany przez Mateusza. No, czyli faktycznie, czyli Geralt faktycznie, no widać, że się obronił, ale jednak dalej realizuje ten pierwotny plan, czyli odwrócony Dark Tempter Drop, czyli najpierw z Raptory, a potem zapewne deteki. I to za to szanuję Mateusza, bo niektórzy by pewnie zrobili już coś innego. Może... On się nie poddaje. Tak, może Stargate'a. Bardzo dobrze w sumie. Nie poddaje się w trollingu Szweda. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nadal chcę go tak zmęczyć. No tak. No próba chyba nie zostanie złapana nawet, więc dobrze. Ja nie wiem, czy to nie jest dwubazówka, ale to jeszcze czas pokaże. O, szybkość do... No tak, nie, no to w sumie oczywiste, że szybkość do Warpisma. I jest Twilight Council, czyli faktycznie odwrócony Dark Tempter Drop. No Geralt ze mną tutaj robi jakiś challenge przy okazji, omawia ze mną, co zagra. I faktycznie tego próbuje, no to pięknie. Tak, no to super, nie? No, on się bawi świetnie. Doświadczony. Słuchaj się samego siebie, Geralt, dobrze. Bardzo. Moich tych instynktów przedmeczowych. A niektórzy zawodnicy mają takie dobre wyczucie, jak tutaj przytrolować, jak tu zagrać. O, i teraz darmowy Overlord to uczciwa cena. Dziwne, że w sumie go Szwed może tędy tutaj wysyłał. Geralt jest nierosocjalizowany? Nie, no myślę, że jest. Patrząc na tym, kim jest. Tak jest, Geraldinho. O, co? Nydusa jeszcze Fiant gra. I trzecią, i bazę z przodu? Więcej baz niż dron zaraz będzie. Chyba trochę bez sensu. Tak, Geralt będzie... No tutaj akurat troszeczkę cierpieć. Potracił jednostki, ale podoba mi się, że wyleciał prawą stroną, bo w sumie disruptory tutaj się nie przydadzą. Nie. Oj tam, oj tam. Nic się nie stało. Tak to jest, taktyczna strata potencjalnej trzeciej bazy, a tak naprawdę i tak gra dwubazówką, więc wszystko zgodnie z planem. No właśnie. O, i tutaj robi TT. TT. Dokładnie. Kolosy. No tutaj raczej nie ma co uderzać Disruptory. Może do pierwszej bazy za moment poleci Geralt. To jest... dziwna sytuacja, bo ja tak wypatruję królowej, a tu nawet pół królowej nie widzę. Aha, bo jedna jest tutaj. Okej, jedną królową w całej grze zrobił. No to laser robi dużo więcej. No, raczej tak. Zwłaszcza, że nie robi sporów, ale... Nie komentujmy tego. Widzę, że się dobrze nauczył, że to o tym nie mówmy. Uparty to uparty. O, będą kuleczki. Ładnie, ładnie. Jak się idealnie Francuzi podjarali. Tak, strasznie właśnie. Do tych kulek. 4 drony to w sumie nie jest spektakularny rezultat, ale na pewno warto, żeby te disruptory chociaż jakoś tam uderzyły. Po raz kolejny. Trzecia baza Geralta zatrzymana. Trochę mnie uwiera, jak późno robi Dark Shrine'a, bo to chyba inaczej miało się prezentować. O, i tutaj jeszcze jakieś dronki disruptorem. To jest bardzo dziwne, co robi Fiant. W sumie obaj to, co robią, to jest trochę dziwne. No sam nie wie, pewnie. No Fiant na pewno nie. Jak bez królowy grasz Zergiem, to znaczy, że coś jest grubo nie tak. No, stresuje się chłopak, no. No 16 lat można się postresować, no trochę turniejem. Wiadomo. Ale do tego stopnia to jakby zapomnieć, jak wiązać buty, no. To po prostu ręce same robią. Ale no dobra. No, 4 zelotów sobie jeszcze tutaj Geralt zwarpował. Kula nie trafia za wiele, bo zerglingi szybkie jak cygan na bazarze na biomasie są. I jeszcze jedna... Uj, jak podniósł te zeloty! Jakie techniczne zagrania pana Protosa. Ale no, tam nie, żeby dużo dobrego z tego wynikało. I jeszcze raz mu warpuje zelotów w bazie. Jak się przywołuje 6 jednostek jednocześnie, no to trochę to zdradza, że mamy 6 warp gate'ów i... trochę to takie jest dyskusyjne. Troszeczkę. Leci kolejna kula. Widzę, że w nic uznał, że trafi Geralt. Oj, tutaj stracił Disruptora. Ojej. To słabo. No, Fiant może jeszcze ma szansę, jak niebanalnie gra Spire na mapie. Taki trochę ukryty, trochę przyczajony. No i Fiant jeszcze raz prawdopodobnie zatrzyma trzecią bazę Polaka. Kolosy trochę tutaj takie są... O, odsłonięte. Są też... Archony. Czy on przyzywa te Dark Emptary w bazie przeciwnika? Tak. Nie, nie, to jest kabaret. To jest festiwal klaunów. To jest cyrk.
Jak wiemy, cyrk ma ten przywilej, że można działo przez granicę przewieźć. No i teraz... No słuchaj, jak trzeba, to trzeba, no. YOLO. Nie no, chyba teraz kuleczka i finish him będzie. No może, no, może. Zobaczymy, oby. Od dołu, od góry tym disruptorem. Aha, leci. No już. O! No, niestety. Wystarczy kliknąć tą kulą, niestety. Ale zawodnicy się czasami łaszą na większą kulę, niż jest ona możliwa. Podoba mi się, że Dark Templary zaczęły wracać do bazy, tak? Aha, jeszcze nie dokończył haczerki tymi Dark Templarami wcześniej. Chyba użył hotkeya do całej armii w panice Geralt. Tylko, że on nie musi panikować, to naprawdę nic się nie dzieje, jest luzik. Może cztery mutaliski zagra zaraz Fiant, no ale to nie jest za dużo. Piękna rozgrywka. Trochę mi przypomina mecz Baby Marina z tym drugim. Tam też z Foriumem, ten co ma złamaną rękę podobno. No, widziałaś go? Widziałam. Faktycznie ma złamaną rękę? Faktycznie ma, bo miał wypadek ogólnie. Ale, tygodnie temu chyba. Ale w gipsie ma tę rękę? Ma. A, dobra, czyli faktycznie. Ma. To nie jest PR jakiś. Ja się zdziwiłam, że w ogóle gra, ale z tego co mi powiedzieli, to w sumie nie ma znaczenia, czy złamana, czy nie. Bo gra Protosem, to sobie już w myślach możemy dopowiedzieć, tak? Jak zwykle szkalują Protosów. Grę. Nie, no nie. Dobra, kolejne wyjście Fianta, ryzykowne, no bo pod kulę się troszeczkę wpycha. I jeszcze jedna kuleczka, no i trzy mutaliski na krzyż tutaj widzę. No nie, no to już wiadomo, że już umarł w butach. No. Bardzo dziwne gry. O, podniósł kolosa jeszcze Geralt, żeby go... Ale jakby super dla Geralta. Tak jest. No i uwaga. No, to już przedwczesne. Da radę, no... Rozjechał go. Ale jeszcze się zerk nie poddaje. Tak. Nadal walczy. Fiant rozwalony jak pościel w Melinie, ale nie może się pogodzić. Zaraz te dwie królowe będą zniszczone i podziękuję za rozgrywkę. To ostatnia gra na turnieju Fianta, to jeszcze chcę sobie poklikać, wiesz. No tak, wiadomo, no. A to się będzie, ma okazję. Jak mi kruje kolosem. To nie jest zbyt potrzebne, ale dobra. No, panie Fiant, prosimy bardzo, tam taki jest klawisz F10, jest N, skrót klawiszowy, żeby opuścić nie, rozgrywkę. Nie, no, daj mu jeszcze pograć trochę, nie wiem, sobie zrobi więcej tych robotników czy coś. No niech ma. Herbatników? Co to jest herbatnik? Robotników. A, robotników, dobra. Herbatników też może, nie wiem, co kto lubi. No to już będzie równie produktywne, co dalsza gra właśnie. Do pierwszej bazy Geralt, można to przyzwać, o właśnie. Co on przyzwał? Zolota jednego? Okej. Okay. Potężny warping na supply bloku. GG! Brawo, Geralt! Dobrze. Doskonale, tak jest. Doskonale. I tutaj jeszcze w ramach bonusu, bo mamy tyle pasji, że zobaczymy jeszcze jeden meczyk nawet, znaczy końcówkę być może. Hero Marina Triggera. To wyciszyć, to podgłośnić. I popatrzymy sobie jeszcze na spotkanie Hero Marina i Triggera. Hero Marina aktualnie prowadzi 1-0. To jest oczywiście gracz w kolorze niebieskim, a w czerwonym Trigger z Kanady. 13 minuta. No i wszystko wskazuje na to, że to będzie 2-0 dla Hero Marina. Rzadko... Co? 5 Battle Cruiserów? Aha, czyli on też się dobrze bawił, widzę. Ja nie wiem, co jest z tymi zawodnikami. Tak się raczej nie gra, ale na lanach dziwne rzeczy się dzieją. Dobra. Jaka twoja ulubiona jednostka? Rozumiem, że coś zergowego zapewne. Czy nie? Czy nie grasz? Nie, szczerze? Wszystkich nienawidzę równie mocno. Nie wiem. A okej, okay, to nie znaczy, masz... jakby było mi mówione, żebym grała Protosem. To? Naprawdę? W sensie, bo to jest najprostsze po prostu. Może jaka sensie, propaganda nie? Od samego początku. No, ale wiadomo, że najlepszy zerk chyba, nie? Powinnam tak mówić. No Serral wiadomo, najlepszy zerk. Serral, super gość. Fajne ma czapki. Dobra. Ej, co się tu dzieje? Halo, czemu on wchodzi w ustawienia? Co jest? No. Nasz obserwer chyba lekka kapitulacja. Co? Co ja czytam? On podczas rozgrywki takie coś. No w sumie się niewiele teraz dzieje. Okay. Ale podoba mi się. Agata 7.00 dzwonię. Scrolli z prąkiem. Bosie. Aha, że na siłownię, rozumiem. Bosie, no nie wiem, zobaczymy. Lokomotywa. Tak, jutro z rana podobno siłownia, próbujemy. Właśnie słyszałam, że ty zaczynasz koksić, nie? Próbuję od roku, tak.
Tak jak laser na masie. O, tutaj był Medivac z zawartością zniszczony. To w sumie nawet pozytywna rzecz dla Triggera, zaskakująco pozytywna. Zobaczymy, czy coś z tego dobrego wyniknie. Dark Shrine. Totalny standard w sumie gra Triggera, się dziwię nawet, że na Hero Marina. No ale w sumie co mu pozostało, jak już nie wygrał gry do, załóżmy, 10 minuty, to potem już w sumie tylko... No trzeba już próbować tej dłuższej, no bo jakieś półśrodki to w ogóle nie działa na Terana. Absolutnie. Dobra, jest próba zesnajpowania kolosa. Hero Marin to ocenił w sumie dobrze. Wow, okej, ten kolos padł. Do samego końca dobrze wiedział, co się dzieje. No i teraz, jak widać, podejście Triggera. No niech próbuje sobie oczywiście tutaj podejść, ale no nie wiem, tak jak dla byka kartofel trochę to może być, bo no jak Hero Marin go złapie z ghostami, no to się okaże, kto tutaj jest takim prawdziwym agresorem. O właśnie, a propos ghostów, to już właśnie trzy wjeżdżają, EMP. Całkiem ładnie. No, pierwszego kolosa już złapał Hero Marin, zaraz może będzie drugi. Doskonale, jest i drugi. Tylko kilka razy uderzył ten kolos, więc przydatny jak zwykle. No i Archon pada i teraz już w zasadzie sama piechota. No i nagle limit Triggera się skurczył, jakieś 30-40 jednostek. Do widzenia. O, Battlecruiser. No. Losowy Battlecruiser przeleciał. Nice. No dobra. Już Hero Marin, pewny siebie. Tak jest, wchodzimy na godzinę 6. Trochę respektuję super baterię, jaką tam odpalił Trigger. Ale tylko na momencik podejrzewam, albo aż posiłki dobiegną. Widzę, że będzie się dalej... Hero Marin w jakimś wywiadzie mówił, że zagra nuki chyba na kogoś. Może myślał o tym na Geralta, ale zobacz, że teraz zostawia dwa silosy i już robi pierwszego nuka. Także atomówkę sobie zrzuci, żeby zbesztać jeszcze mentalnie rywala. I żeby potem w wywiadzie, wiesz... No, wiadomo. ...się powozić trochę. No tak. Okej, ta batalia trochę... Nawet dziwne, że podjęta przez Triggera. Znaczy, kulę jeszcze rozumiem, ale to bieganie w kierunku piechoty to już mniej. No jeszcze Obserwera w dodatku złapał sobie Hero Marin za pół darmo. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten lekki występek Triggera. No Trigger oczywiście próbuje obronić bazę na godzinie 6. No ale jakby Hero Marin bardzo się uparł, to podejrzewam, że i tak by się tam przebił, ale na razie trochę mądrzej podchodzi do tej wymiany Niemiec. Robi dropa na prawą stronę i jak zabraknie Triggerowi obrony w dwóch miejscach, to pewnie no, gdzieś się przebije, gdzie zadało w miarę łatwe obrażenia, tak zazwyczaj grają sportowcy. Blink zakolejkowany w końcu przez Triggera z dużym opóźnieniem. Tutaj wygląda na to, że było nawet proxy zagrane. Nie no, Hero Marin to tak podejrzewam, że trochę jak Geralt. Trochę się bawi z przeciwnikiem. Jeszcze jedną rzecz sobie zaraz sprawdzimy. Może. Battlecruisery na Protosa. Dobra. Wiesz, próbuję różnych taktyk. Czy dużo mam chaty w Warszawie? O, panie! Miejsca, największą. Miejsca. Rodzyn chyba szuka spania podczas lana. Największą, tak. Potężne 40 metrów. Ale jest jeszcze 40 metrów ogródka, to... Tak. O! I tym basem. Tak. Byłam, 3. Polecam. No, na pewno, tak. Halo, co to jest za drabianie? Rzeczywistość. Okej, dobra, tutaj aż dziwnie poszło. No, niby nuklearkę zrzucił, ale ta nuklearka nic nie trafiła. Jak widzimy, Trigger... A to jest... O, super, recall się nie ukończył. To było bardzo bliskie. Nexusem chciał sobie oczywiście przywołać trochę jednostek Triggera, ale nie poszło. Hero Marin zniszczył tę strukturę w porę. No, ale to tak trochę zniszczył, aż tak bardzo Protoss też nie potrzebował tej struktury. Dwie kolejne nuklearki. Ghosty. No i oby tak dalej. Dobra. Widzę, że kolejny Fusion Core zagrał Hero Marin. Najlepsze jest to, że on już ma Fusion Core na mapie, ale zapomniał, bo programerzy często mają takie schematy w głowie, że... No właśnie, widać było teraz tego drugiego Fusion Core'a, że okej, teraz przechodzę w Liberatory z zasięgiem, czyli muszę zrobić Fusion Core, ale on już ma i zapomniał o tym, że ma. Ale to się zdarza w zasadzie w większości progamerów, że mają pewne takie schematy, sekwencje i jak w nią wchodzą, no to już po prostu czasami robią drugi budynek technologiczny, ten sam, który mają. Tutaj nuklearka pierwsza, nic za bardzo nie trafiła, no może zniszczyła kanona. W sumie teraz tym Ghostem można by próbę atakować, to też jest całkiem niezłe. Tutaj taktycznie dobrze zniszczony ten Disruptor. Odbiega oczywiście w porę Hero Marin, zanim kolejna kula go dosięgnie. No i górą mapy również atakuje Trigger. Trzy sensor towery, także idealnie w defensywie się zachowuje Niemiec. Tutaj też perfekcyjna liczba jednostek, można tylko się doczepić do tego, że nie użył EMP. O, Ghosta do Medivaca zapakował Hero Marin. Co to będzie za akcja? Jakiś może nuk od boku albo... No, tutaj od dołu, tak spod kiecy troszeczkę tę nuklearkę będzie chciał wrzucić przeciwnikowi. Zapewne na proby. Dobra, Siege Tank atakowany.
No i nuklearka spada, dobra. O, Dark Templary, no może, jakby tak Trigger rozwalił dwie ekspansje, to jest jakaś malutka szansa. Nuklearkę zauważył Kanadyjczyk. No chociaż tyle dobrego. Potężna nuklearka, nic nie trafiło, ale Francuzi są... No, Francuzi krzyczą. Ekscytują się. Krzycz nuklearka. O! No dobra kulka, cztery marudery złapane, jeszcze jeden ghost prawą stroną. Rozumiem do końca, o co chodzi z tymi Dark Templarami, ale widocznie nie dało się zadać obrażeń na godzinie 12. Teraz nuklearkę taką defensywną i ofensywną w sumie też zrzuca Hero Marine. Chyba chce Triggera striggerować już do końca. No tak, wjeżdża trochę na psychikę, już tak ci spada 20, to już masz takie... Któraś może trafić, którą się można zdziwić. No te zwroty chyba nie zostaną trafione. Tutaj taktyczny ghost trafiony Disruptorem. No takie kuleczki. No takie jakieś trochę słabe te kuleczki. No bo to się nie da wyliczyć, albo rzucisz za wcześnie, albo za późno. No dobrze. To dało radę. Jest lepiej. Dobrze, że dało radę, bo w sumie trafił, też się zgadzam, ale i tak Hero Marine atakuje. O! Atakuje. Tu jest sporo Dark Templarów na 12, chyba rozwali te bazy Trigger. Ej, nawet zaczyna działać to, co robi Kanadyjczyk, więc może to nie będzie koniec. Ej, faktycznie rozwalona ta ekspansja na 12. Nice, no ale i na godzinie 6, jak widzimy... O, jeszcze nuklearka rozwaliła Nexus. Nice. W takim ładnym stylu to zniszczył Niemiec, ale i tak nie jest to koniec mapy. Trzy kolejne nuklearki, czyli nie opuszcza go dobry nastrój, nie poczuł presji po utraconej ekspansji. No, Trigger ma ich całkiem sporo, 4-7 zagranych. Okej, jest przegrupowanie. Dark Templary chyba teraz muszą na dół mapy pójść, bo od góry tam nie ma co atakować tych baz Niemca, bo tam nawet nie ma za bardzo surowców. Lepsza będzie zapewne rotacja. Więc się troszeczkę to może uspokoić. O, taktyczna strata Liberatora. Niechcący wleciał we wrogie jednostki Hero Marine. No i teraz tak, trzy Nexusy. Jednocześnie buduje Trigger, bo kto mu zabroni? Stargate gra. Jakby go jeszcze nie miało, to aż dziwne w 22 minucie meczu. Pytanie, że mu go nie ma jeszcze, no ale może się skupił na Disruptorach i Dark Templarach. Niektórzy protosi tak mają, że gardzą jednostkami powietrznymi. No i może teraz jakoś od góry. Dobra, tutaj kula oczywiście też nic nie zrobi. Nawet nie ma o co do końca walczyć w tym miejscu Hero Marine, bo Nexus nie istnieje, więc jeszcze nawet nie ma wydobycia, nie ma czego wyłączać. Kolejny Nexus. No i jednak spróbuję tutaj zaatakować, no ale widać, że jest taki sensowny punkt oporu Hero Marina. No ale tak zepchnięty do dość głębokiej defensywy jest Niemiec. Dobra, dwie SCV-ki zniszczone. Czyli teraz tylko, no wracamy do podchodu, wracamy do takiej kamperiady. No nic zrobić się nie da przy Liberatorach w takiej liczbie. Chociaż może jeszcze nie jest to taka liczba krytyczna, jeszcze troszeczkę sobie pozbiera Hero Marine. No i chodzimy. Ładnie, blink użyty. Ej, nawet działa! Kurczę, Trigger dobrze oszacował. Wow. Swoje szanse. No, rzadko się tak to przebija przez defensywę tego zawodnika. No ale to może trochę wynikać z czego? Z ulepszeń. Tak jest. Szukałaś słowa przez chwilę, widziałem to. No z tego, z ulepszeń. A dziwne, że w sumie o 3-3 zapomniał Hero Marine. A może to też taki kolejny challenge, nie dość, że nuklearkami, to jeszcze bez ulepszeń pokonać rywala. Może zakład... Gigaczat. Gigaczat próbuje wygrać bez ulepszeń. Tak może daleko na tym nie zajechać. Zwłaszcza, że Trigger teraz zbiera ponad 1000 minerałów więcej na minutę. No, zobaczymy. No dobra. Teraz tak. Kolejna ekspansja zniszczona. Oczywiście też kolejno postawił Hero Marine w dolnym lewym rogu. Nie no, musi po prostu kontynuować Trigger. W sumie innej recepty nie widzę. Nawet bym chyba na jego miejscu specjalnie nie zmieniał się na inną kompo. Chociaż to może Tempesty dodać. O, no teraz sporo nawet jednostek potracił i to w zasadzie za nic. Więc tak, może Tempesty, żeby kontrować Liberatory. Rogale to jest taka forma, no bardzo dalekiej kontry, bo to ma daleki zasięg, taki Tempest. Ale jak powolutku będzie to niszczyć, to jakoś mu się uda. Ciekawe, że Trigger teraz dodaje 5 probek jednocześnie. To nie jest tak, że on potrzebuje dużo lepszej ekonomii, bo i tak ma surowce w miarę. Void Ray'a zagrał właśnie Trigger w tym momencie. No, niektórzy tak grają na Liberatory, ale nie wiem, czy to skuteczna kontra będzie. 23 zlotów to też jest trochę może dziwnie duża liczba, ale on chce mieć możliwość przepychania przeciwnika. I znowu udało się właśnie zniechęcić Niemca do
atakowania. Skan zagrany. O, i tutaj nuklearkę. No bez skana nie byłby w stanie tej nuklearki tak wysoko tam zagrać. Trzeba mieć wizję. 25 minuta. Przepycha w końcu troszeczkę Hero Marine. Wycofał proby z tej bazy, gdzie spadła nuklearka. Dokładnie. Tylko dwie zniszczone. Hero Marine jak rzucił skana na godzinę pierwszą. Jakby się dziwił, że tutaj jest ta ekspansja. No oczywiście, że jest. No i z tego co widzimy dalej, pasywna gra, jakby Hero Marine się założył, że nie zaatakuje, a wygra. No, Hero Marine widać, że się trochę odciąga. Widzę, że dalej pokłócony z ulepszeniami, albo po prostu nie sprawdził, że w ogóle ich nie ma, nie wiem o co chodzi za bardzo. Oj tam. Po co mu to? Pewnie siebie, no. Może pewnie siebie, albo demencja, znaczy co? Nie no, nie powinien progamer tak o tym zapominać, nigdy. Ale tak, tak. O! Ulepszenie do medivaków. To też rzadkość. Właśnie na pasku produkcji ta ostatnia ikonka to jest Rapid Ignition System. Jakoś tak to się nazywa ulepszenie. Medivaki wtedy szybciej się przemieszczają i szybciej mogą, znaczy częściej mogą używać swojej umiejętności przyspieszenia. Kolejne trzy nuklearki. Czyli zupełnie nie rezygnuje z tego pomysłu, po prostu dalej to realizuje. O, ale zaczynam w końcu jakieś dropy wrzucać. Tutaj parę kulek poleciało, ale... O, uj, no ta kula była doskonała. Taka całkiem duża. Podoba mi się, że to limit Hero Marina pozostał większy, wyższy. Typowa dla Protosa sytuacja. Tu jakiś Dark Templar? Co? Co tam robi nagle jakiś jeden Dark Templar w bazie Hero Marina? No, na pewno rozprasza co nieco, ale jak on atakuje koszary, to nie jest zbyt produktywne. Obserwer zniszczony, leci kolejna kula. No i chyba wycofanie. Aż tak się wystraszył Trigger, że wycofanie z tej lokalizacji. Dziwne, można było łapać medivaki, chociaż może nie było czym. Obserwer cały czas patrzy, co się dzieje. Hero Marine powinien zakładać teraz pewnie bazę na godzinie 6, tam gdzie jeszcze jest sporo surowców. Trigger oczywiście się też trochę zuchwale zachowuje, bo zajmuje bazę na 12, czy tam powiedzmy 11.30, gdzie z kolei niby to ta baza powinna należeć do niemieckiego terana. Dobra robota, kolejna kula. No to tutaj kula nie da kula. Trigger trzyma dystans. W sumie obaj trzymają dystans. Dobra, zaloty. Zmęczone jak staruszka po maratonie. Ale biega nimi pracowicie Trigger. W końcu jakiś większy drop. No, mógłby w końcu się zaangażować, że tak powiem, w rozgrywkę Hero Marine. No na razie to... Próbuję nie przegrać, ale nie powiedziałbym, że próbuję wygrać. Ale może taki duży respekt w takim scenariuszu. O, ładnie, w końcu jakieś disruptory. Dobrze wyklikał, o! A, nie, dobra. Nie, ale to było lepsze dla Hero Marina. Dużo cennych jednostek zniszczył. Nice. Po 51 tysięcy w stratach. Ogromne w sumie liczby, jak na StarCrafta. O! I teraz recall. Ale on mu rozwali tego Nexusa, tylko nie w porę, nie przed recallem. No i teraz jednak na wymianę zdecydował się Hero Marine, jednak nie niszczy tego Nexusa do końca, bo to też by za wiele mu nie dało. Ej, ta wymiana dla Triggera nie była taka zła. Nice. Dobrze, panie Kanadyjczyk. Może będzie honor w meczu z Niemcem strzelony. No to na pewno też skurczy szansę Gabriela Segata na awans. Turet i tylko jeden Void Ray. No i właśnie, on tutaj za wiele nie zrobił. No ta kula! O! We własne zloty! No może dużo ich nie zniszczyła, jednego, może dwóch. Ale widać, że też są trochę problemy z kontrolą, może już umęczony po tych ponad 9 godzinach turnieju. No tutaj nuklearka tylko w zasadzie wpylony. Nawet niewiele rzeczy zniszczonych. No, wczepił się i nie popuszcza Hero Marine. Nie będzie w stanie łatwo oddać tej mapy. A Trigger fajnie szuka takich nawet kilku darmowych SCV-ek. Na godzinie 6 kolejna baza Hero Marina. No, to jest do wybiegania, że tak powiem, teraz rozgrywka dla Triggera. Pod warunkiem oczywiście... O, dobra, no co przyzwoita bardzo kula. I jeszcze jedna, no, akurat w Tureta to niby dużo nie zmienia, ale też dobrze rzucić chociaż z tego Tureta niż w nic. Znowu rotacja. No 29 minuta tej mapy. Kto by się spodziewał, że taka będzie długa? Ghost idzie na górę, wyłączyć wydobycie. Ale dobre te ghosty, bo to jest taki trochę ekwiwalent liberatorów. Dwie nuklearki naraz rzuca. Nie wiem, czy powiadomienie tylko nie... Bo jak dostajemy nuklearkę, to oczywiście jest powiadomienie w StarCraftcie, ale pytanie, czy on nie słyszał tylko jednego, jak one tak równocześnie zostały zrzucone. I tam widzę na minimapie, że chyba, no, panie obserwer, dobrze. 11 probek. No w końcu coś trafiło.
Don't think so napisał. I o co chodziło teraz? Nie no, pewnie kasterzy zadali pytanie, czy słyszy się dwa powiadomienia, czy da się to wychwycić, ale pewnie don't think so. Nice, fajnie, fajnie weszło, ale i tak Trigger ma większe zaopatrzenie. Jak w Nexusa chce rozwalić, jak się... Czyżby Trigger. O. Ej, ładne to było, zapakował jednostki do tych medivaków, które akurat przeżyły. To jest trochę losowe, ale dobrze to zrobił. No i tak jak mówisz, chyba Trigger. No, chyba Trigger. Mimo wszystko ma spore szanse. No i dobrze. Ciekawie, nie? Widzę, że nie dopingujesz Niemca. Tego nie powiedziałam. Aha. Tak jest. Dobra, kulki lecą. Na lewą stronę całkiem dobrze trafione. Mało jednostek ma Hero Marine. Niewielkie obrażenia, ale widzę, że jednostki Triggera też się blokują o siebie. Zaloty nie mogły od razu wybiec na front. Porównywalne zaopatrzenie, jeżeli chodzi o limit armii. Podchodzi... W sumie jeden i drugi tak podchodzi. Hero Marine też łatwo widać, że nie chce odpuszczać. Kolejny Liberator rozstawiony. No i teraz zostały same Stalkery, ale kule przeładowane. Oj, ta kula... Oj, 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 no dobra, trochę trafiły. Trochę bardziej niż powinny. No to źle. Siege Tank. Też za darmo przechwycony, no jest! Brawo, panie jest. Kanadyjczyk. GG. Tak jest. Brawo. Nice. Fajnie, wygrać taką dłuższą grę z Hero Marine, to jest trudna sprawa. Super, no. Jeszcze wiesz, nabrał pewności siebie zaraz. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnym. Tak jest, Nikita siedzi jak Big Boss. Tak, jakie super spodnie. Piżamka jakaś. Piżamka, no każdy komfortowo przychodzi na turniej. Wiadomo. Co się będą stresować. No właśnie. Niestety na Dreamhackach nie ma takiego komfortu, bo... dobra. No. Nie, bo trzeba mieć i długie spodnie i w ogóle koszulka teamowa najlepiej, tak. Jakiś brak czapki, jakieś takie wynalazki. Oj tam, przesadzają. Trochę przesadzają, no. Ale no może jest coś w tym, żeby nie przychodzić w klapkach jak na plażę. Koreańczycy tak przychodzili, no. Normalnie IM Katowice, Mistrzostwa Świata, a zest w kubotach, znaczy może nie w kubotach, ale w takich klapkach jak kuboty, nie? Okej. No i oczywiście zdjęcie tylko na te kuboty tam. Wywiad wywiadem. No dobra, no to jeszcze jedna mapa, nie ma, że boli, nie ma, że łatwo. A to już 23, więc chyba powoli zamykają. Już zmęczeni, no zobaczymy. Tak jest. O, Rozen też ma wspominki, pamiętam pierwszy Open Bracket IM Katowice. Fajny masz nick. Soldier taki tak zwany. Nieczytelny. Dobrze. Zaczynamy, tak jest. Zaczynamy kolejną mapę. W lewym górnym narożniku mamy Hero Marina z Niemiec. Nasz? Nasz Terran. Protoss? Teran. Protossem jest ten drugi, Trigger tak. Z Kanady. Mapa Babylon, to zapomniałeś wspomnieć. Tak. I zobaczymy, czy będzie niespodzianka dziwna, ale tak prawdę mówiąc, tak już absolutnie szczerze, to jak na pierwszej mapie Hero Marine, że zagrał Battlecruisery, to jeszcze Nuki, to myślę, że no jednak trochę się bawił, a teraz możliwe, że już nie będzie się tak bawić, ale jeszcze zobaczę z ciekawości, jak ta sytuacja w grupie, bo Hero Marine i tak awansować już nie może, więc niektórzy się na pewno ucieszą, na pewno nie my. No ale tak. O, w ogóle Skiros pokonał właśnie przecież Solara 2-0. Wow. Skiros ciśnie. Skiros niesamowity jest. Super. W sumie. Kurczę, Solara, no. Klasa, ale klasa. Fajnie, nie? Bardzo fajnie. Fajnie. Że zawodnik Team Liquid. No właśnie, to też plus. No i do tego jeszcze super. Solar drugi, Hero Marine trzeci, niestety Geralt pewnie czwarty będzie. No więc Hero Marine tutaj troszeczkę jeszcze walczy. No w sumie to nie wiem, czy ma jakiekolwiek znaczenie, czy on wygra tę mapę, czy nie, ale zobaczymy! Piękno StarCrafta, o Twilight Council teraz od Triggera. Czyli chyba Dark Templary, a Blinka raczej planuje, ale Dark Templary też mogą to być. Jakiś drop albo coś na wzór. Dobra, Adeptka oczywiście leci do bazy... Hero Marina. Jak jest bunkier, to wiadomo, że adeptka przy tym bunkrze za bardzo nie poczaruje, ale jak widzi tylko jednego Marina, to ona może tutaj podejść, bo i tak nie padnie. Może jeszcze się po prostu oddalić, albo po prostu pokonać Marina, gdyby ten wyskoczył z bunkra. No a tutaj jakiś granacik, taktyczne zakręcenie się Reaperem. Nie wiem, czy zobaczył, ale myślę, że na 99% zobaczył tego Blinka.
Dobra, Blink faktycznie od Triggera. Ja bym na jego miejscu chyba faktycznie Forgate Blinka zagrał, bo to jest dobra mapa w teorii do tego, chociaż wcześniej na przykład w wywiadzie Harstem mówił, że mimo, że mapa dobra, to niekoniecznie on to lubi, w sumie tę mapę niekoniecznie lubi na Terana. Dobra, nie zapomnij gry Geralta, sytuacja z Adeptką. No ale to Geralt już tam potwierdził, że Adeptka się przeteleportowała do jego bazy, po czym padła, co się praktycznie nie zdarza w StarCraftie. Jakiś chyba dziwny błąd albo coś na wzór. No ale i tak wygrał mapę, to wyszło jak wyszło. Ale to dziwne, to tego nie widziałem od nigdy praktycznie w takiej sytuacji. Aż dziwne, że na lanie się to zdarzyło. No i teraz... Albo kolejne gateway, albo trzecia baza i Trigger wybrał właśnie trzecią bazę. I on to na jednym gateway ugra? Jest w sumie niespodziewane. Zaskakujące nawet. Nie no, chyba musiał być drugi gateway. Tak jak patrzę na minimapę, no to coś tam było chyba. Dwa simulatory? Okej. Okay. Bardzo zachłannie gra Trigger po prostu i to mnie dziwi, bo w meczu z Hero Marinem, no Hero Marine uwielbia dwubazówki, więc on potrafi pokarać takie rzeczy. I dlatego mnie to tak właśnie aż szokuje. No ale w sumie co ten Trigger ma do stracenia? Nie jest tutaj uznawany za faworyta. Tak, może jakiś błąd to był z tą adeptką, która padła u Mateusza. Leci drop. O, mina. Ona się... A, nie zdarzyła zakopać. Jednak Trigger wyliczył, bo chodzi o to, żeby ją zniszczyć, zanim się zakopie, bo inaczej odpali i już będzie bardzo źle. Ładny miliard probek plus minus i żegnasz się z rozgrywką. No, a tutaj jeszcze dwie proby. No, czyli taka presja. Na szczęście dla Hero Marina nie padł Medivac. No, dokładnie. Potwierdza obserwę. Co padła, a co nie. Jak widzimy, trzy kolejne raksy, czyli chyba dwubazówkę. Widzę, że Hero Marine cały czas na dużym luzie rozgrywa to spotkanie. Nie tam, że o, dobra, trzecia baza, w ogóle starajmy się, bo mogę przegrać. Nie. Dwubazówka na pewniaka. Na Geralta niestety też tak zagrał, sam no się i... Wiem, No sam jest alfa po prostu. No sam jest. Dwubazówka u i... U siebie gra. Ajde, ono u siebie gra, tak, no na niemieckiej ziemi to się zgadza. Właśnie. Szósta minuta. Zazwyczaj ataki Hero Marina wychodzą gdzieś koło 7 minuty. Około. O, to jest... A, dobra, przepraszam. Myślałem, że... Co? Okej. Okay. Myślałem, że on na Stalkery tego autotureta, ale nie zauważyłem obserwera, który był tutaj na górze. I co ciekawe, i tak się nie udało tego obserwera rozwalić, bo Trigger przytomnie się zblinkował. Nice. Nie, to jest Medivac, który ruszył prawą stroną. 4 Stalkery. No dobra, mamy Forge'a. W sumie to ten Forge chyba nie pomoże Triggerowi, no bo on wydaje kasę na coś, co będzie mieć za jakieś 2 minuty, a ten atak przyjdzie wcześniej niż 2 minuty, raczej. Także zobaczymy, czy się wyrobi Trigger, czy nie. Jeżeli będzie cały czas używać Chronoboosta, to może, ale zazwyczaj używamy Chronoboosta na Robo Facility, żeby mieć więcej kolosów i szybciej. No ale to byłby chyba niegłupi pomysł. Przyspieszać teraz ten opracowywanie tego może plus 1 do ataku. Hero Marine, teraz pytanie, czy wyciągamy jeszcze... SCV-ki. Raczej nie, ale sobie na Geralta to zrobił to. Może się powtórzyć. No chyba bez moda założyli, bo nawet nie widzimy, gdzie oni patrzą na minimapie, a powinniśmy normalnie. No ale to zobaczymy, czy SCV-ki, czy kitowcy ruszą do boju. Teraz tak, pierwszy pylon zniszczony. Oho. No, zaraz mu wytnie zasilanie. I już dwa warpgate wyłączone. Trochę słabo. O! To jest dziwne wyjście w sumie trochę Triggera, ale nawet może nie głupie. Opóźnia atak przeciwnika, zmusza rozstawienie tamtów. Ale na pewno nie chodzi mu o to, żeby wybronić się i walczyć tu i teraz. Bo dwa Wikingi jednocześnie buduje Hero Marine, zdaje sobie sprawę, że może potrzebować trochę tej siły ognia na kolosy. No i teraz do końca. Dalej nie wyciąga SCV-ek. Dalej wie, że... O! Okej, wyłączenie jednego kolosa, więc teraz ma dużo mniejsze obrażenia Trigger. No i oczywiście wbiega z piesioną usta Hero Marine. Czy się uda? Nie. Super, bateria ratuje kolosa. Teraz ciekawe, czy dobrze czyni Hero Marine. No teraz mam bardzo dużo jednostek. O, dobra, no nieważne. Już nieważna, super bateria. No, chyba. Hero Marine przed. Tak, po kolosie, po protosie zaraz będzie. Niestety. No jeden kolos, drugi kolos, ale to są takie samotne nagie kolosy, co one mogą. Jak nie mają obstawy, to w zasadzie pozamiatane. No i to będzie zapewne przykre dla Triggera zakończenie. Hero Marine już na tej decydującej mapie uznał, że gramy na poważnie. No, w miarę na poważnie.
I miazgunia. 4 ile tam tych. Aha, dwie proby sobie jeszcze przyznał do tej bazy. No to właśnie. Potrzebne jak drzwi do lasu mu to było i GG! GG! Tłum szaleje, Francuzi tam. Oj, tak. Pełna energia. Pełna. Hero Marine znowu zagrał dwubazówkę i znowu wygrał. Jak w jakichś 100 grach poprzednich. Nice, no ale on ma najmocniejsze chyba dwubazówki na świecie swoją drogą. Także Wellplayed, nie wiem czy będzie jeszcze jakiś króciutki wywiad, ale to już to i tak była gra tak naprawdę o nic. O nic. O nic. A to ostatnia? Tak. To już było to. Okay. To dobrze trafiłem. Najlepiej. Ty nie wiedziałaś, że to jest ten? Nie, no pewnie wiedziałaś. Tak. Taktycznie na sam koniec. Zrobić hype na jutrzejsze mecze Lazera. No tak, tak. Jutro dowiecie się o 13? Tak. Najlepszej taktyki Lazera tak na jest. Klema. Wafa tata będzie wam mówić. Tak, więc zapraszam serdecznie. Dokładnie. Na mecze Lazera. Tak. No, a na Spirita no, też? Też, dobrze. Oczywiście. Kibicujemy Piotrusiowi. I let's go.